czwarty dzień mojego pobytu, moich wakacji w Polsce. I dzisiaj jestem w moim rodzinnym miasteczku w Środzie Śląskiej. Wczoraj przyjechałam tutaj pociągiem wieczorem. I dzisiaj zostaję sobie na cały dzień. Jako że teraz cała moja rodzina jest tak naprawdę w pracy, to pomyślałam sobie, że pójdę sobie na spacer i przy okazji pokażę Wam miejsca, w których się wychowałam tak naprawdę. Pokażę Wam tą moją małą mieścinkę, bo jest całkiem urocza. Gadam, tu musi jakiś autobus jechać. Tutaj za mną, właśnie teraz po moim boku, widzicie moje gimnazjum, do którego chodziłam. I wyobraźcie sobie, że to były początki takiego powszechnego internetu. I już kiedy ja byłam w gimnazjum, a to było 15 lat temu chyba, to już przeżyłam swoje pierwsze gówno burze w internecie. To jeszcze nie były takie czasy, ale jedna z tych gówno burz to była sytuacja, gdy po prostu wszyscy całą klasą na blogu jednej z koleżanek się wyzywaliśmy. I było to na tyle poważne, że zwołano zebranie rodziców z nami. A druga gównoburza, która w ogóle skończyła się w sądzie, to była sytuacja, gdy o mnie i o mojej ówczesnej przyjaciółce zrobiono bloga z fotomontażami, z rozbieranymi babeczkami i po prostu bardzo chamskimi tekstami. Sprawa skończyła się w sądzie, byli reporterzy czekający na nas pod szkołą, więc to była dość poważna gówno burza. Moja bratanica nie chce mi przybić piątki. A tu? Zrób jakąś minę. Jak sobie chodzę i po tej mojej środzie i po Wrocławiu teraz, to rzuca mi się w oczy kolejny plus dla Malty, za to, że jest tam bardzo dużo kotów. Tutaj w ogóle tych kotów jest malutko, no i jeśli już są, to czasem zaniedbane. Mam wrażenie, że nieliczni ludzie o nie dbają, a na Malcie kotów jest. Raz, że bardzo dużo i dwa, że tak jak Wam ostatnio mówiłam, ludzie o nie bardzo dbają, robią im domki, karmią je, więc Polska, Malta 3-3. Mamy póki co remis. Dobry, przedstaw się. Cześć, jestem Diana. Słuchajcie, co mi się przydarzyło? Diana mi świadkiem, że chciałam sobie zrobić zdjęcie z minionkiem. A minionek sobie był wyłudzaczem. A on był zwykłym wyłudzaczem hajsu. Mówi do mnie, ja mówię, cześć minionku, kochanie, zróbmy sobie zdjęcie, już jestem taka przymilona. Ale zdjęcie kosztuje 5 zł. Z takim pięknym ukraińskim akcentem. Dokładnie, no. Ale ja trochę nie zrozumiem, bo faktycznie jest gorąco w tych kostiumach, wypożyczenie prawdopodobnie kosztuje, ale z drugiej strony jak już ciągnąć od dzieci. Dokładnie, od rodziców, a nie ode mnie. Chociaż to wiecie, prawie 30 lat. Ale spójrz, chociaż tak jak patrząc na nas, to wygląda trochę jak moja córka.
czyli mamy piąteczek i na dobry początek dnia idę sobie na milkshake do Nice Cream, bo dopiero wczoraj odkryłam, że tam mają także właśnie milkshake. Można sobie tak samo jak lody wybrać dowolną kombinację smaków. I ja wybrałam sobie akurat wczoraj Oreo, solony karmel i truskawki na mleku oczywiście sojowym. To po prostu smakowało jak szczęście. Absolutnie przepyszne. Ja sobie na śniadanko. Kontynuacja śniadanka do Bez Luku. Jesteśmy w Bez Luku, tak jak mówiłam, i na śniadanko mam takiego w ogóle dziwnego naleśnika. A co wy macie? Pochwalcie się. Ja mam do dnia, czyli to jest musaka z satelicą. No wygląda dobrze. No ja mam dokładnie to samo. Takiego samego naleśnika. Więc teraz będziemy wcinać. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobre, bo czytałam opinię, że to są dobre naleśniki, więc... Zdecydowałam się na pierogi i idę sobie do pierogi wegan, bo tam jeszcze nie jadłam ruskich, więc bardzo chętnie spróbuję. Rozczarowanie, bo okazało się, że dzisiaj mają nieczynne. No szkoda, ale w takim razie idę sobie do wegi, bo nie mam daleko, a pierogi ruskie wiem, że mają dobre. Wedze też nie było pierogów, więc chyba los mi mówi, że dzisiaj jednak jestem skazana na zapiekankę. I przy okazji pokażę wam świetne miejsce we Wrocławiu. To jest takie małe bistro, gdzie mają zupy i zapiekanki. I te zapiekanki tam mają naprawdę przepyszne i właśnie mają wegański ser w ofercie. Wybrałam się na te zapiekanki i zjadłam sobie od razu zupkę, krem buraczany i uwaga, to jest świetne miejsce na tani i dość szybki obiad, bo za małą porcję zupy, taką dość sycącą, i za dużą zapiekankę zapłaciłam w sumie 16 zł, więc taniuszka. Słuchajcie, jestem właśnie u koleżanki na wsi i ona tutaj przygotowuje dla mnie jedzenie, ale bardzo się wstydzi. Chcę pozostać anonimowa. Tak, cały tydzień tułałam się po knajpach i teraz w końcu ktoś dla mnie coś ugotował tak osobiście. To już będzie dobre. Będzie. Babie się... Wyszliśmy na ogródek otworzyć prosekko, żeby nam, żeby domu nie zdemalować. Udało się. Brawo my. Tak, brawo ty. Gdzieś pod Wrocławiem zostałam wywieziona z zamkniętymi oczami. Jeśli odnajdziecie to wideo, przekażcie je mojej rodzinie. Powiedzcie, że jechałam pół godziny od Wrocławia. Co się śmiejesz? Taka prawda, że to ona mnie wywiozła. Sorry, chciałam dobrze. Jeszcze wam chciałam
polecić jedną fajną rzecz, że Aga, u której teraz jestem, robi takie fajne drewniane torebki. Oczywiście, nie widać mnie, oczywiście one są wegańskie. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, torebki wegańskie, no ale mogą być ze skóry wszak, więc wtedy nie są wegańskie. I ona sobie robi te torebki i wszystkie są unikalne, nie ma dwóch takich samych. Motywem przewodnim jest drewno i jeszcze Wam zaraz pokażę, jakie tutaj fajności Aga właśnie sobie zrobiła. Słuchajcie, jestem znowu w Wapiano, dałam się skusić mimo tego słabego makaronu ostatnio i okazało się, że mają w ogóle wegańską pizzę i to jaką dużą. I niby jest tutaj sos pesto śmietanowy i co? I wegański ser. Mam nadzieję, że nie będzie taka słaba jak makaron. Ja jestem żywą reklamą jedzenia, widzisz to? Z moimi wnioskami. Zjadłam jak na razie dwa kawałki. Ta pizza jest jakaś mdła i... Nie przyjdę tutaj znowu! O, ale pizzę dojem, no. Średnia, bo średnia, ale zawsze pizza, nie? No i plus za to, że mają wegańską pizzę, w ogóle z wegańskim serem. A nie po prostu z sosem pomidorowym i do widzenia. Przyjdę tutaj za jakiś czas, żeby sprawdzić, czy poprawili jakość tej pizzy. Bo dzisiaj im oczywiście powiem swoje zdanie. Na tym Wege Festiwal, bo ja chcę sobie pojeść. Taki jest plan na dziś. Jeszcze mam jeden pomysł, w ogóle, że na tych Wege Festiwalach, gdzie jest dużo jedzenia, to jeśli to organizatorzy oglądają, to uwzględnijcie, żeby zrobić taką strefę kanapową dla tych, którzy się obeżą wam za bardzo. Byliśmy sobie już na tym Wege Festiwalu i co? I w sumie chyba bez szału, nie? Tak, bez szału. W sumie coś spróbowałyśmy, ale zamuliło nic nas. Nic konkretnego i po prostu być, żeby być. No może być. Być, żeby być, może być. Pierogi od Kuchnia Polska na Weganie, chyba tak się nazywa, były okej, ale moje oczywiście lepsze. Jakieś tam zjedliśmy takie azjatyckie coś, to właśnie nas tak zamuliło. Bo przesadziłyśmy z racji tego, że... Tłuste było. Tłuste. Dużo nasmażonych, więc dlatego po prostu na głębokim oleju jednak no, jest takie ciężkie, tak. Musieliśmy potem odpocząć na ławce i poprawiłyśmy lodami. Lody były naprawdę spoko, ale nie pamiętam, czy zwałem jakieś Americon, czy coś takiego. Tak, nie pamiętam. No i miały różowe wafelki. Barwione były sokiem z buraka, tak? Tak. Jezus, co to się dzieje? Także okej, ale żeby urwało cokolwiek, to
to nie. Mój pobyt we Wrocławiu dobiega już niestety końca. Jestem, jak zapewne widać, na lotnisku i za godzinę mam samolot powrotny na Maltę. I ten wyjazd mogę podsumować tak, było intensywnie, ale fajnie, jestem zadowolona. Ale mój wewnętrzny introwertyk już cierpi i chcę sobie odpocząć, więc teraz myślę, że przez jakiś tydzień będę unikała ludzi. We'll be right back.